Cześć kochani, witamy was serdecznie. Dzisiaj w końcu wybieramy się na mały wypadzik do Nowego Jorku. Chcemy zobaczyć troszeczkę, jak wyglądają. No w zasadzie chyba tylko jeden zobaczymy, nie? Jarmark świąteczny, więcej nie, no może nie damy dwa, rady. Może jeszcze pójdziemy na Grand Central. No może dwa, ale nie sądzę, że więcej. A jest chyba pięć albo sześć, nie? W tym roku jarmarków świątecznych w Nowym Jorku. Jakoś tak, no, tych większych, bo tych mniejszych pewnie jest więcej, ale tych takich najbardziej znanych chyba jest sześć. Także jeszcze chcemy coś tam zobaczyć, trochę pochodzimy po ulicach, może coś zjemy, może się uda. Nie wiem, jak to teraz wygląda, jakie tam są ciekawe knajpy, czy w ogóle coś znajdziemy, bo my jesteśmy teraz bardzo wybredni, jeśli chodzi o jedzenie. Mogą być nowe, bo jak nie byliśmy, ile, 2020 roku nie byliśmy. Długo już nie byliśmy w Nowym Jorku, od pandemii, albo nawet i dalej. No. Ostatni film, jaki nagrywałam z Nowego Jorku, to było jesienią. O, uważaj. Nie, że widzę, tu jest zwężenie, coś robię. Okej. 2020, no, to dwa, prawie trzy lata? Nie, no tak. No prawie, może nie całe, ale prawie, także troszeczkę się nam tutaj zeszło. Nic się nie zmieniło oprócz tego, że ulice zamknęli, że można chodzić, że takie deptaki porobili, to akurat fajne jest, to mi się podoba. No. Nie jest to jakiś plus. Nie ma tego przepychania po prostu, że możesz sobie spokojnie i... No dobrze kochani, bo tak trochę mi tutaj niewygodnie, mój mąż mną tutaj trzęsie na wszystkie możliwe sposoby. Drogi. W takim razie zameldujemy się, jak już dojedziemy. Już powoli widać Manhattan. Nie wiem, czy to złapie tutaj, ale no. Myślę, że widzicie. Już prawie. Jeszcze chwilkę i będziemy jeszcze się machać. O, i teraz jest super view. Trochę budynków przybyło po tej lewej stronie, muszę powiedzieć. No, ciągle się rozbudowują. No, największy bałaczek, ten duży jest po lewej. To jest apartamentowy, ale największy apartamentowy. Tutaj mijamy MetLife Stadion. Tutaj jest zaraz niedaleko Wesołe Miasteczko. To znaczy Wesołe Miasteczko, czas do czasu tam po prostu się rozstawiają, że można sobie pojechać, w szczególności latem. No, może wydać listę. MetLife Stadion to oni to Jets grają i Giants. No musimy pójść, nie? Sobie w końcu. Bo ty byłeś, ja nie byłam. Ja taka zawsze byłam a teraz bym poszła sobie zobaczyć taki mecz. Teraz lubię oglądać mecze. W sierpniu najlepiej chyba jest, zanim się sezon zacznie, to jeszcze są takie te mecze nie wliczające się. To musimy się wybrać, pojechać. No, tylko wiecie co, mi jest zawsze żal, że Koroś musi być sam w domu. Mamy innej możliwości, żeby wyjść, musimy go zostawić. No ale on śpi teraz. No i w nocy nam da popalić. W nocy nie, teraz. On się teraz wyśpi, a w nocy będzie kusił. No i niestety, ale Paniusia nie będzie spać. Okej, już coraz bliżej. Zaraz będziemy wjeżdżać do tunelu. No i jak już przejdziemy przez tunel, to wjeżdżamy prosto na Manhattan. No, zaparkujemy na Port Authority, bo to jest tak w sumie najłatwiej. Nie trzeba po Manhattanie jeździć, trzeba się kręcić i a w sumie dobre miejsce i stamtąd można się nie dojść, dojechać do centrum w zasadzie. Początek wjazdu do Lincoln Tunnel. No, powoli się ustawiamy, żeby wjechać. Highway tu się w zasadzie zjeżdżają, także jest trochę trafik, ale tu zawsze jest. No zawsze. To dzisiaj jest, mówię, jeszcze w miarę okej. Okay. Pamiętam, jak jeździliśmy jeszcze przed pandemią, to tutaj, co tu się działo. Jak samochody jadą i się ruszają, to jest dobrze. To jest okej. Okay. Może jak wszystko stoi.
samochód zaparkowaliśmy. Zaraz ruszamy w miasto. Dokładnie tam. Tam dalej dojdziecie na różne showy Broadway. Dobrze kochani, dotarliśmy już do Bryant Parku i zaczynamy krótką wycieczkę, zwiedzanie po krysmesowym, świątecznym jarmarku. Powinno być tych budek tutaj chyba ponad 170, więc zaczynajmy. Czekolada, buszka z przyprawami z Izraela. Co by tutaj dalej mamy? Pretzle. Pamiątki. Wódka z vintage. Stare płyty, kasety, zabawki. Tego jest naprawdę mnóstwo. Jedzenie. Można sobie drinka tutaj zrobić. Biżuteria. I'm sure there's a difference between that and that. Ananas. Wyroby ceramiczne. Sztuka. Widzicie, ja na sztukę zawsze trafię. To jest po prostu magia przyciągania. Podobają mi się już dwa obrazy. Może i nawet trzy. Z tym widokiem Nowego Jorku, tam macie przebitkę most z Brooklyn i tutaj też Manhattan, ale cudnie z Akron na później. Stałam poza.
słowa. Tutaj mamy takie malutkie formaty. Was za 60 dolarów. Wódka z zapachami. Się akcja właśnie tutaj na głównym dworcu kolejowym w Nowym Jorku. Tytuł tego filmu był 2:22. Bardzo fajny film, obejrzyjcie sobie. No i teraz odwiedzimy drugi Christmas Market. Tutaj jest mniejszy niż Bryant Park, ale no zawsze coś. Jak już tu jesteśmy, to przejdziemy zobaczyć. Thank you.
chwilę te banany. Tak wiecie co, chciałabym taką luźną sobie dłuższą jeszcze kurtkę kupić, ale ta akurat nie jest ładnie wykonana. Ten swet jest fajny, nie jest zły, nie wiem jaki jest skład, ale jest ładnie wygląda. Coś tu chyba jest mohair, bo tak czuję dotyku. No dobra, chodzę tutaj chwilę, zobaczę co jest ciekawego. Może coś mi wpadnie w oko. Znalazłam zajęcie mojemu mężowi, musi sobie wybrać whisky pod choinkę. Co roku ja ci kupuję, mówię, że ci dobre whisky wybierałam, tak? No widzisz, no to mam do tego rękę. Ja bym coś tutaj z tych wybrała. Japońskie jest dobre. Whisky. Japońskie lubię, ale... No dobra, no myśl, co byś chciał? W tym roku ja ci nie będę wybierała, sam sobie wybieraj. Zostaj w spokoju, bo mi przeszkadza. Dobra, już idę. Już idziemy. Na razie, bye.